Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Alina z Wizy na Miłość została zwolniona. Wiele z Was wysyłało mi wiadomości prywatne pytając, czy widziałaś, co się dzieje z Aliną, czy widziałaś, co zrobiła, co za rasistka, już jej nie będzie. No i tak, słuchajcie, widziałam i stwierdziłam, że skoro ostatnio omawialiśmy sobie właśnie Alinę i jej związek z Kalebem, trudno byłoby nie wspomnieć o ogromnej pierwszej publicznej dramie, przez którą ona właśnie przechodzi. Gwiazdy Wizy na Miłość stają się bardzo szybko influencerami, no i trudno, żeby gdzieś ktoś nie przeglądał ich social media jeszcze zanim pojawili się w telewizji. Osoby, które wkraczają w ten świat, nie mają jeszcze od początku menadżerów, którzy może zajęliby się spoglądnięciem, że hej, spójrzmy na twoje stare posty, może coś będzie nie tak i nie chcemy, by to było wyciągnięte, takie wyciąganie brudu. Więc no, kto by się spodziewał, że takie oto zdjęcie Aliny okrąży cały internet. Na pierwszy rzut oka pomyślicie, ale o co chodzi? Przebrała się za faceta. Prawdopodobnie na Halloween czy inną imprezę. Chodzi tutaj o opis, ponieważ opis zawierał słowo, którego nie powinno się używać. Alina na początku próbowała się wytłumaczyć, mówiąc, że jest to Photoshop i taki opis nie ma miejsca, on tak naprawdę jest inny. Do internetu wyciekł zrzut ekranu prywatnej wiadomości Aliny z osobą, która właśnie podzieliła się tym zdjęciem. I Alina napisała, wow, naprawdę potrafisz zedytować zdjęcie. To jest oczywiście sarkazm. Nie wiem, kto to zrobił, ale to jest totalna głupota. I ta osoba napisała, ja tego nie zrobiłam, ja tylko pokazałam zdjęcie. Na co Alina odpisała. Podawanie dalej takiego zrzutu ekranu jest złe. Mówienie słowa na N jest złe i tutaj właśnie widać, że ty go używasz. Na co Alina odpisała. Nie wiem, dlaczego jest to tak odebrane. Jestem Rosjanką, nawet nie jestem z Ameryki. Nie dorastałam tam, my nawet nie mówimy po angielsku. Po czym powiedziała, że nigdy nie powiedziała słowa na N. Jednak no, zbyt wiele osób miało screenshoty i dowody na to, że tak też jest, do czego później ona się przyznała. I to już był bardzo zły moment w jej karierze, kiedy właśnie te zdjęcie z tym opisem obiegło cały świat. Ponieważ ludzie na początku patrzyli na Alinę no w dobrym świetle, wiecie, osoba z niepełnosprawnością, która jest właśnie w Wizie na Miłość. Później wydaje mi się, że ludzie zaczęli patrzeć troszkę na nią przez pryzmat tego, jak bardzo chciała zaciągnąć Kaleba do łóżka i to, że ma niepełnosprawność nie oznacza, że nie powinniśmy patrzeć na nią jako osobę, która wręcz go zmuszała do tego. No ale teraz na pewno jej się nie upiecze. Jest ona prawdopodobnie jest jedną z najbardziej nielubianych uczestników tego programu. I to słuchajcie, nie jest jedyny post. Ludzie jak się czymś zainteresują, to wykopią wszystko. Ja taka jestem, dajcie znać, czy tacy jesteście. Na przykład jak oglądam jakiś film oparty na faktach, no to ja 5 minut później mam już telefon w ręku i szukam, które fakty są prawdziwe, które nie, co miało miejsce, co nie. No też lubię grzebać, więc nic dziwnego, że na Alinę wygrzebano jeszcze więcej brudów. A mam na myśli więcej postów, które są równie rasistowskie, jak ten, co przed chwilą zobaczyliście. Na jednym ze zdjęć z 2017 roku Alina jest modelką. Prezentuje ona tutaj przepiękny, tradycyjny strój, ale znowu tu opis jest problemem, ponieważ podpisała go dzisiaj wzięłam ślub i zostałam 134. żoną. Interpretujcie to jak chcecie, ale no jest to troszkę rasistowskie i takie wyśmiewanie czyjejś religii. Kolejny post, który został wykopany, nie zawiera zdjęcia, jednak sam w sobie jest mega rasistowski. Okej, to jest bardzo śmieszne i dziwne i tylko może się wydarzyć w Rosji, ale właśnie dostałam zaproszenie na rosyjskim Facebooku na imprezę słowo na N. Cała impreza właśnie tak się nazywa. Mega Party Night, bądź niewidzialny przez jedną noc. A opis tej imprezy brzmi, poczujesz się jakbyś była w nig***** sąsiedztwie. Czarna muzyka, czarne ciuchy. Będą niga konkursy, niga tatuaże, kostiumy i sesje zdjęciowe. Ci, którzy przyjdą w gangsterskich kostiumach, zapłacicie 300 rubli. Ha, 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 ha. Przepraszam, że w ogóle to napisałam, ale wydaje mi się, że to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałam i totalnie idę na tę imprezę. Mam nadzieję, że iż mimo tutaj wykasowałam słowa, które sprawiają tak ogromny problem, to rozumiecie kontekst tego, co Alina napisała. No i słuchajcie, te posty zaczęły krążyć po internecie jako właśnie dowód za dowodem, że Alina jest rasistowska i nie powinna być właśnie w programie Wizy na Miłość. Znalazłam jeszcze jeden post, w którym Alina
Alina wstawia zdjęcie popularnego aktora Hugh Granta, który bardzo jej się wtedy podobał. W poście Alina pisze, jak bardzo podoba jej się aktor i cytuję: jeżeli znacie mężczyznę, który wygląda jak Hugh Grant, proszę was, nie chowajcie go przede mną. Bo w tym przypadku Hugh Grant jest po prostu dla mnie za stary i nawet jego brat nie jest wystarczająco dobry. Wyglądają totalnie inaczej, a jego żona jest Azjatką, więc dzieci byłyby azjackie. Pozostawiam wam to już do komentarza, jednak no widzę na miłość, nie za bardzo spodobał się komentarz na temat żony brata Hugh Granta. Jeżeli chodzi o te pierwsze zdjęcie, które wywołało największą burzę w internecie, no to Alina w końcu postanowiła przyznać się do winy i napisała na swoim Instagramie: jestem pewna, że niektórzy z was widzieli zrzut ekranu, jeżeli chodzi o jeden z moich postów. Szczerze chciałabym przeprosić te osoby, które zraniłam. Nigdy nie chciałam nikogo obrazić. Jestem i zawsze będę przeciwko dyskryminacji. Mój angielski jest okej, ale jestem Rosjanką i jest nadal dużo słów, których muszę się nauczyć. Nie wiedziałam, że te słowa mają takie znaczenie, kiedy widziałam je wiele lat temu. W social mediach widziałam, że ludzie używają tego słowa jako kolega czy ziomek. Ale myliłam się. Więc Alina tutaj próbuje nam powiedzieć, że ona myślała, że znaczenie tych słów jest inne. Ten post o imprezie, jeżeli to było ziomkowa muzyka, ziomkowe ciuchy, czy to aktor ją śmieszyło? Czy po prostu śmieszył ją taki rasistowski żart? Jeżeli chodzi o zdjęcie Aliny na wózku w tym tradycyjnym stroju, również mówiła, że było to sfotoshopowane i taki podpis tak nie brzmiał, ponieważ w tej chwili, jeżeli znajdziecie te zdjęcie na jej Instagramie, podpis jest zmieniony, ale taki podpis można zawsze zmienić. I dlaczego ludzie mieliby to wszystko niby wymyślać? Jeżeli chodzi o jej przeprosiny, no to są troszkę kiepskie, ponieważ przeprosiny w stylu przepraszam osoby, które zraniłam. To tłumaczenie, że nie wiedziała, co to znaczy, trudno w to uwierzyć, ponieważ to słowo jest bardzo znane z tego, że no... nie używa się go, że jest obraźliwe. I Alina po prostu powinna chyba, moim zdaniem, przeprosić wprost i zamknąć temat, już nie wymyślać żadnych rzeczy. Jednak no, co zostało zrobione i TLC ogłosiło, że Alina nie będzie w odcinku Tell All, czyli ten odcinek, w którym zaproszeni są wszyscy i omawiają cały sezon, co też prawdopodobnie oznacza, że została po prostu zwolniona z brania dalszego udziału w całym tym programie. No na pewno zwróciła na siebie bardzo negatywną uwagę i to raczej nie był zamysł. Wydaje mi się, że jako pierwsza osoba w tym programie z niepełnosprawnością miała ona raczej pełnić rolę lubianej przez wszystkich osoby, która pokazuje, że mimo iż ma tę niepełnosprawność, to nie daje temu za wygraną i tak robi w życiu wszystko, co może, tak samo jak osoby pełnosprawne. No ale niestety ludzie w internecie wygrzebią wszystko, więc pamiętajcie, że to, co wstawiacie do internetu, jest tam już na zawsze i czy to skasujecie, istnieje szansa, że ktoś już sobie to po prostu zabezpieczył. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słuchajcie, dajcie mi znać, co myślicie. No, kiepsko się to wszystko skończyło dla Aliny, ale ja wam powiem, że podczas oglądania odcinków i tego, jak ona się zachowywała ze swoim kolegą w stosunku do Kaleba i całego tego wyjazdu, no nie darzyła mi jej sympatią, więc... nie jest mi smutno, powiedzmy tak. Dajcie znać, co wy myślicie. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie mojego kolejnego odcinka. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam was do zrobienia tego, aby ten czerwony guziczek na dole był szary. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!